W czasie izolacji domowej warto jest popracować nad swoją odpornością. Najlepiej zwiększyć swoją odporność dzięki prawidłowo zbilansowanej diecie. Tutaj najważniejsze będą składniki pokarmowe, które będą dostarczały nam najwięcej witamin i składników mineralnych. Takimi witaminami, które mają bezpośredni wpływ na budowanie naszej odporności, są przede wszystkim witaminy C, A i E. Najwięcej witaminy C, która no, jak wiadomo jest uznawana za witaminę odporności, ale także witaminę, która wpływa na uszczelnianie naczyń krwionośnych, dzięki czemu zapobiega wniknięciu wirusów do organizmu. I najwięcej tej witaminy znajduje się w czerwonej papryce, natce pietruszki, w kapuście kiszonej, ale też w owocach, w cytrusach, w czerwonej porzeczce. Tutaj, jeżeli chodzi o cytrusy, no to przede wszystkim pomarańcza, cytryna, różowy grejpfrut, ale też kiwi. Więc dobrze by było, żeby tego typu warzywa i owoce znajdowały się codziennie w waszej diecie, ponieważ witamina C niestety nie jest przez organizm magazynowana. To też wymaga codziennego uzupełnienia tego składniku wraz z pożywieniem. Drugą bardzo ważną witaminą, która będzie miała wpływ na waszą odporność, na zwiększenie tej odporności, będzie witamina E. Zwana jest też witaminą młodości i najlepszym źródłem tej witaminy będą przede wszystkim produkty tłuszczowe, czyli orzechy, oleje roślinne. Więc też ważne, żeby gdzieś w diecie zadbać o ten dobry tłuszcz będący źródłem witaminy E. Ponadto, oprócz witamin, ważne są też pierwiastki, składniki mineralne, które no, mają szalenie ważną rolę w budowaniu odporności. Takim numerem jeden jest selen, który będzie hamował rozwój różnego rodzaju infekcji wirusowych i bakteryjnych. Mówi się, że najlepszym źródłem selenu są orzechy, i tutaj takim numerem jeden są orzechy brazylijskie. Już dwa duże orzechy brazylijskie pokrywają nam dzienne zapotrzebowanie na selen. Ponadto cynk, bardzo ważny pierwiastek w wzmacnianiu odporności. Dzięki niemu zwiększa się ilość limfocytów, hamuje się rozwój infekcji, zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych. Odpowiednia ilość cynku też zmniejsza objawy, łagodzi przebieg już nabytej infekcji, więc ważne jest, żeby tego cynku z dietą dostarczać jak najwięcej, a nie jest to trudne, ponieważ cynk występuje w wielu produktach. Najwięcej cynku dostarczymy z pestkami dyni, z olejem z pestek dyni, ale też bardzo dobrym źródłem będą produkty z pełnego przemiału, czyli produkty dostarczające też dobrych węglowodanów, czyli są to wszelkiego rodzaju gruboziarniste kasze, ciemne pieczywo, brązowy ryż, wszelkiego rodzaju płatki, zwłaszcza płatki owsiane, otręby, ale też produkty dostarczające nam białka roślinnego, czyli nasiona roślin strączkowych. To też będą produkty, które są też dobrym źródłem białka, czyli jajka. Więc tutaj no, duży asortyment produktów, żeby ten cynk w diecie dostarczyć i żeby rzeczywiście wzmacniać tą swoją odporność. Kolejny bardzo ważny składnik to niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. One wpływają na wytwarzanie prostaglandyn, które też będą miały olbrzymi wpływ na budowanie odporności. I tutaj najlepszym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych są oczywiście ryby, zwłaszcza ryby tłuste. Mam tutaj na myśli łososia, halibuta, naszego śledzia.
ale też mówię dorsza, sardynki, szprotki. To jest, mówię, najlepsze źródło tych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Możemy je też dostarczyć z produktów roślinnych. To są wszelkiego rodzaju oleje, olej rzepakowy, olej lniany, oliwa z oliwek. Jeżeli chodzi jeszcze o osoby, które no nie do końca lubią ryby, no to tutaj jakąś tam alternatywą może być włączenie suplementacji będącej no, zamiennikiem spożycia ryb i ważne, żeby tutaj sobie czy przyjmować tran w postaci płynu, czy kwas DHA-EPA w postaci suplementu. Ważne jest, żeby no, te ryby, jeżeli je jemy, spożywać no, co najmniej 2 razy w tygodniu. Natomiast no, suplementacja to już wtedy dobrze by było ją sobie włączyć praktycznie codziennie. W przypadku niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dobrze jest też połączyć te dobre tłuszcze z uzupełnieniem diety w witaminę D3, zwłaszcza w tym okresie, gdzie no niestety nie jesteśmy w stanie syntetyzować tej witaminy w sposób naturalny z promieni słonecznych. To też no, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia mówią o tym, żeby praktycznie od października do końca kwietnia, czasem nawet i dłużej, praktycznie każdy z nas tą witaminkę D3 sobie suplementował. Więc dobrze jest tą witaminę sobie włączyć do diety i najlepiej przyjmować ją w połączeniu z dobrymi tłuszczami, czyli na przykład w obecności kwasów omega-3. Kolejny ważny składnik w budowaniu odporności to też jest włączenie produktów, które będą miały właściwości bakteriobójcze, zmniejszające już jakieś objawy infekcji. Mam tutaj na myśli podstawowe warzywa, które nam się kojarzą z walką z jakimiś infekcjami, czyli cebula, czosnek, które też te objawy będą bardzo fajnie zmniejszać. Tutaj cebulę, czosnek najlepiej jest dodawać czy w postaci dodatku do sałatki, surówki, czy składnik sosu, dipu. To chyba najłatwiej i od razu tutaj możemy przejść, że na przykład taki dip, skojarzyło mi się dip czosnkowy, czyli czosnek plus do tego produkty mleczne fermentowane. To jest kolejny bardzo ważny bardzo ważna grupa, którą no, dobrze jest w budowaniu tej odporności włączyć, to są mleczne napoje fermentowane, czyli tutaj dbamy o nasze jelita. Coraz częściej spotykamy się z takim określeniem, że jelita są naszym drugim mózgiem i właśnie w jelitach budujemy tą swoją odporność. I przede wszystkim źródłem tutaj takich no, czynników, które będą zwiększały tą naszą odporność, to będą tak zwane probiotyki. Probiotyki, czyli bakterie probiotyczne, głównie z rodziny Lactobacillus i Bifidobacteria. Najlepszym źródłem tego typu bakterii, takich probiotyków, będą wszelkiego rodzaju kiszonki, czyli ogórki kiszone, kapusta kiszona. Teraz jest właśnie sezon na tego typu produkty, ale też jeżeli nie mamy żadnej nadwrażliwości pokarmowej czy alergii na białka mleka krowiego, jak najbardziej dobrym źródłem takich naturalnych probiotyków będą fermentowane napoje mleczne. Mam tutaj na myśli jogurt naturalny, kefir, maślankę. Jeżeli chodzi jeszcze o produkty, o które musimy zadbać przy budowaniu odporności, to musimy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. To jest też szalenie ważne, żeby te wszystkie składniki pokarmowe no, spełniły swoją funkcję. No to niestety, ale organizm musi być nawodniony. Wiadomo, że sportowcy przede wszystkim muszą dbać o nawodnienie, ale tutaj w kontekście też budowania odporności jest to szalenie ważne. Takie absolutne minimum, czyli te 30 ml wody na kilogram masy ciała, czyli bardzo łatwo każdy z Was może sobie to zapotrzebowanie na wodę wyliczyć, czyli jeżeli ważymy 50 kg razy 30 ml na kilogram masy ciała, czyli minimum te 1,5 l wody dziennie musimy wypić. Tutaj mam na myśli przede wszystkim wodę, która nam też uzupełni składniki mineralne, czyli tutaj wybierajmy wody mineralne, średnio zmineralizowane, takie, które możemy pić bez ograniczeń, okołotreningowo możemy tutaj zadbać o wodę z większą podażą składników mineralnych typu wapń, magnez, potas, sód i tutaj możemy wybrać wody z wyższą zawartością składników mineralnych.
Co jeszcze w kontekście budowania odporności? No przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ta dieta nie była monotonna, bo to będzie jak gdyby blokowało czerpanie korzyści przez organizm. Im bardziej zadbamy o różnorodność diety, o dobór produktów z różnych grup asortymentowych, z każdego piętra piramidy żywieniowej, tym bardziej odżywimy organizm, tym spowodujemy, że te posiłki będą bardziej zbilansowane, odżywcze. No i dzięki temu spowodujemy, że nasz organizm będzie bardziej odporny, silniejszy. No i z taką racjonalną, zbilansowaną i różnorodną dietą będziemy w stanie zadbać o to, żeby walczyć z różnymi wirusami, bakteriami i cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo.